Amela, skup się na swoich. Home office. Ciąg dalszy. Chowanie zadań. Przedszkole tak super chciało. W końcu mi przeliczyli kredyt hipoteczny, więc będę płacił mniejszy, ale muszę sprawdzić, czy gdzieś inkasa nie zginęła w międzyczasie. Natomiast nadal jest to niepocieszające. Z tego względu, że inni każą płacić. Więc dużo ludzi na pewno ma różnego rodzaju problemy z płaceniem, niepłaceniem w tym czasie. Na przykład ta tarcza antykryzysowa, na przykład 5000, które powinno spaść, bo w końcu wtedy jest potrzebne, jest bardzo długie opóźnienie. Jeżeli chodzi o Warszawę, wiem, że to w takie mniejsze miejscowości wokół Warszawy już podostawali, a jak ktoś jeszcze w ogóle gdzieś dalej, to bez problemu dostał już dawno. Więc jeżeli taki urząd pracy w Warszawie ma problem z przerobieniem tego, to ta tarcza też nie ma sensu, bo jeżeli jest kasa, to przeważnie jest ona potrzebna już w takich przypadkach, a nie za 2 tygodnie. No nic. Dobrze będzie, jak będzie za 2 tygodnie. Ostatnio zobaczyłem, że mi trochę te procesy przestały działać, szczególnie jak przyniosłem biurko. Muszę je poukładać od nowa, bo jednak zmiana miejsca spowodowała, że mniej pracuję nad rzeczami dla szkoły, co jest strasznie mnie boli. No i do tego procesy muszę sobie ułożyć, ale mam pewien kurs, który prawdopodobnie w tym pomoże i zacznę go sobie przerabiać. No i z takich ciekawostek to tyle. Nieważne ile osób teraz choruje czy nie choruje, dopóki nie będzie testów ogólnie dostępnych, to tak se dalej możemy w tym zawieszeniu być. Nawet jeżeli ich skuteczność by było w granicach 80%, to już by było jakiś taki dobry punkt odniesienia do dalszej diagnostyki, żeby wiedzieć przynajmniej co się dzieje z naszym organizmem. No a tak to będziemy tak w chwili do jesieni, gdzie pojawi się zwykła grypa i to wszystko będzie się miksować i znowu będzie burdel, bo na pewno ani procedur żadnych nie wprowadzą, bo teraz są procedury wprowadzane na chybcika. Dzisiaj miałem jeszcze mieć spotkanie z nowym biurem rachunkowym, ale niestety nie mogłem być na nim. Jest przełożone to na pod koniec tygodnia, ale będzie się działo, do tej pory będę mógł się lepiej przyszykować. W czwartek jest Rzeszówka online. I tyle z ciekawości. Trochę się odgruzowuję z procesów, tak jak mówiłem. Jakieś podsumowanie muszę to porobić, żeby wszystko nabrało odpowiedni tok. Szkołę muszę po prostu w końcu skończyć, skupić się na niej, zamknąć i sprzedawać jako gotowy produkt, a nie jako półprodukt, co mnie ciągle denerwuje, że to jest półprodukt nieskończony i dalej się tym zajmować rozwojem w kolejne etapy. Powód, dlaczego zmieniam księgową. Dostałem informację, że rozliczając mi podatki, pomyliła się księgowa i że będzie więcej do zapłaty. Jeszcze nie płacimy, całe szczęście, i nie minął termin. Niż ona wyliczyła, bo się pomyliła. Ani przepraszam, ani nic. I dlatego z takimi partnerami nie ma co zbyt długo zwlekać, tylko trzeba ich odcinać. No dobra, to czas na zmianę. Jadę właśnie do nowego księgowego porozmawiać. Jak on to widzi współpracę i tym podobne rzeczy, podpisać umowę. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Później udało mi się załatwić wizytę w salonie fryzjerskim. Więc zobaczymy, jak to działa w nowym rygorze. I co? Wczoraj przeszykowałem zmianę silnika dla szkoły, tak żeby lepiej to wyglądało, bo wygląda trochę tak jak jakby było budowane ręcznie, bo jest budowane ręcznie, natomiast nowy silnik będzie miał to do siebie, że to trochę lepiej będzie wszystko wyglądać. Będzie choćby opcja dodawania quizów, której teraz brakowało, będzie opcja śledzenia postępu. Generalnie to wszystko będzie lepiej wyglądać. Natomiast
przechodzę sobie kurs budowania kursów od nowa, bo już kiedyś przechodziłem, ale teraz jeszcze raz z tego względu, że no moje podejście nie zadziałało i jakby muszę to zrobić od nowa, porządny proces zbudować. Tak samo też mam kurs do prowadzenia firm i procesów, więc wszystko będę robił w procesy, żeby było łatwo i żebym mógł to łatwo delegować, bo teraz nie mogę delegować z tego, że wszystko jest zależne ode mnie, więc jestem wąskim gardłem w tym wszystkim, co mi się strasznie nie podoba, więc będziemy to budować i zmieniać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc zmiany, jeszcze raz zmiany. Dzisiaj jest o 18:00 rzeka, czyli spotkanie rzeszowskie z Quality. Będę mówił o interesariuszach. Dobra, już po spotkaniu, idealnie godzina wyliczona, teraz pół godziny na dojazd, kolejne spotkanie. Natomiast bardzo konkretne biuro, będzie troszkę droższe, ale nie aż tak. Natomiast podoba mi się podejście, gdzie wszystko jest do dogadania się. Można powiedzieć, że coś się nie podoba. W poprzednim mi tego nikt nie zaproponował nawet. A tak w ogóle to nie wiedziałeś, że wizyta u fryzjera może być tak ekscytująca. Tak ekscytująca. Czy będą śluzy, czy będzie dezynfekcja? Chociaż nie powiem, ale badanie termometrem było dość dziwne i RODO. RODO, czyli to, do czego będą przetwarzane dane i nie, ankieta, imię, nazwisko, data urodzenia z informacją, że przez 30 dni będą trzymać tą temperaturę. Nie wiem po co tak naprawdę. Skoro nie podajesz ani numeru telefonu, ani nic, więc jakoś to tam mają sobie obcykane, ale bardzo licho, ale było trochę, nie powiem, było ekscytujące, czy działają, czy się trzymają śluzy, nie śluzy, oczywiście tak jak mówiłem, no to przestrzegałem jak wszystko inne ludzie przestrzegają. Rzeka, spotkanie, już po, teraz trwa dalej, Łukasz Pietuch, testuj.pl. Miałem wywiad z nim robić, ale nie udało się. Może teraz się uda.